Hitler oczyszczał społeczeństwo z ludzi uznanych za słabszych, chorych. Czy chcecie być tacy jak on? Chcieliśmy się pokazać w Wadowicach, jak wygląda aborcja, czym, jak wielką zbrodnią jest i że jest zbrodnią przeciwko człowiekowi. Na jednej stronie plakatu widzimy zabitego człowieka, powyżej człowieka w 10 tygodniu prenatalnym swojego życia. Wielu ludzi nie wie w Polsce, że ponad 90% aborcji dokonywanych jest w późnym okresie prenatalnym życia dziecka, legalnych aborcji w Polsce, czyli w okresie powyżej 10 tygodnia, nawet 12-14 tygodnia jego życia prenatalnego. Ja chciałbym tylko wskazać właśnie zabitego człowieka i zapytać, czy to jest dobre. Czy to, co widzimy, jest dobre i czy godzi się, żeby wyselekcjonowaną grupę ludzi zabijać tylko dlatego, że są chore. Wydawało mi się, że człowieczeństwo polega na tym, że pomagamy jednostkom słabszym, że pomagamy ludziom, którzy są słabsi. No niestety, w momencie, kiedy zaczęła dochodzić do mnie prawda, czym aborcja jest, i zobaczyłem makabryczne zdjęcia z tego, jak to mówią niektóre osoby, zabiegu, tak? Dotarło do mnie, że żyjemy w świecie, który jest chory i trzeba go naprawić. I zachęcam Państwa do tego. Bardzo dużo ludzi podchodzi, gratuluje nam odwagi, gratuluje nam, że chcemy wyjść, że chcemy bronić tych najsłabszych. Są ludzie, którzy przychodzą i mówią, że się nie godzi, że nie powinniśmy takich obrazów pokazywać. Natomiast no, ja mam tutaj pytanie, w takim razie jak mamy ratować te dzieci? Co mamy robić? Skoro nie dochodzi, skoro ludzie nie wiedzą, skoro prawda nie jest pokazywana w mediach, to jedyną formą, żeby tą prawdę pokazać, jest pokazanie właśnie na ulicy obrazu, który przedstawia zbrodnię, jaką jest po prostu pokazuje zbrodnię, którą jest zabicie człowieka, tak? Sama przysięga Hipokratesa tak mówi, że mówi dosłownie o tym, że aborcja nie powinna być dokonywana. Natomiast no niestety nowe czasy, nowe ideologie spowodowały, że już nawet dzisiaj lekarze nawet nie muszą składać tej przysięgi, tak? Po prostu totalna zmiana, ideologia weszła w życie i mamy do czynienia dzisiaj ze zbrodnią na masową skalę. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że zadać pytanie, wiedzą Państwo, ile było zginęło ludzi podczas II wojny światowej? Około 60 milionów. Natomiast w ciągu aborcji na całym świecie w ciągu jednego roku jest około 50 milionów. To jest straszne. To są liczby, które no, powodują, że jest naprawdę człowiekowi od razu gorzej na duszy, na ciele i to szokuje.